Oczekiwania kontra rzeczywistość w wydaniu Polskiej Grupy Górniczej. Dzisiaj związkowcy ponownie usiedli z zarządem do stołu. Nastawienie już od progu mieli bojowe. Te nastroje miał łagodzić mediator. Nie przyjeżdża tutaj przeciągać czy coś prowadzić negocjacje. Sprawa jest jasna w tej firmie. Nie mówię, że ona się dzisiaj zakończy. Myślę, że tak. Ja myślę, że albo zarząd się godzi na te postulaty. No zarząd, mówmy sobie prawdę, rząd się godzi, a zarząd to będzie podpisywał. No albo nie będzie porozumienia. Jak nie ma porozumienia, to są konsekwencje, są dalsze działania. Nie? Było już blisko podpisania porozumienia podczas ostatnich negocjacji. Zarząd PGG miał zaproponować 1500 zł jednorazowej rekompensaty dla pracowników dołowych oraz podniesienie średniego wynagrodzenia w spółce do 8100 zł brutto. Porozumienia jednak nie podpisano. Jeżeli się mediacje nie skończą i nie będzie protokołu rozbieżności, to będziemy się musieli zastanowić nad harmonogramem, tak? Bo nie chciałbym ludzi ciągnąć do jakiejś akcji, jak nie będę na legalu. To chyba każdy powinien zrozumieć, że nie pojadą na manifestację czy na strajk, czy na dół zjechać, chociażby strajkować, czy dwugodzinny, to muszą być na legalu. Ale to pewnie w sztabie sobie już potem podyskutujemy, jak się okaże, co dalej z mediacjami i jak będą wyglądały. Górnicy są gotowi nie tylko wrócić na tory, ale również na inne, ostrzejsze formy protestu. Przed rozpoczęciem dzisiejszych rozmów zapowiadali już dalsze kroki. Jutro masówki informacyjne, pojutrze referendum strajkowe, a od 17 całkowita blokada wysyłki węgla. Tych planów po dzisiejszych negocjacjach, które trwały 2 godziny, związki nie zmieniły. Wznowienie rozmów w środę, w południe.